każde zwierzę. Marysia Pieczkowa. Nie masz mikrofonu. Nie, Marysia Pieczkowa. Ważnym korowodem będziemy świętować tę piękną tradycję. Mamy do tego kilka tytułów, a chociażby historię winnic w naszym regionie, ale także świętego Marcina, Górę Marcina, a w tej technikacji. Pokażę, co byśmy oglądali przez cały pochód. Byłem mało lat, jeździłem do Wadowic na obozy konne. Miałem takiego konika wielkiego, co mnie przegonił przez boks w czasie czyszczenia. Wtedy życzył, że mnie skopie. A ja łebek, wiesz, 12-letni. No to tak. Na szczęście nic się nie stało, ale... No to jest zwierzę. Wszystko się może zdarzyć. Więc mamy teraz Tarnów jako pierwsze miasto wybił się na niepodległość już w nocy z 30 na 31 października. Zarówno uchwałą Rady Miejskiej, która zadecydowała wtedy mądrze pod wodzą burmistrza Tadeusza Tertila, przed którego kamienicą właśnie stoimy, że oddajemy się rządowi warszawskiemu i że chcemy tutaj Polski. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Młodego chłopca. Młodego. Gdzie to Marcinkie jeno? No, prawo, to jest Tadeusz. Michał, czy macie święto Marcinkie? Dzień dobry. Macie święto Marcinkie? Siemano, ty też polewasz czy nie? To ja bym chciał, że jak macie młodych, no to bardzo chętnie. I od razu mówię, co to jest. Jakieś czerwone wasze widzę najlepsze, jakie uważam, że masz tutaj na razie. Tak. Ja bym chciał, że to jest najbardziej.